W dzisiejszych wiadomościach z ratusza opowiemy o live festiwalu. Jesteśmy na gorąco podpisaniu umowy z prezydentem miasta. O wyróżnieniach dla hospicjum. Wyrażam głębokie uznanie i głębokie podziękowanie kapitule, która wyróżniła nas. O nowym wyglądzie Oświęcimskiego Centrum Kultury. Myślę, że to była najwyższa pora, aby ten budynek z zewnątrz odnowić. Oraz o lodowisku pod chmurką. Znamy już termin tegorocznej, czwartej już edycji Live Festiwalu Oświęcim 2013. Odbędzie się on w dniach od 26 do 29 czerwca. Podczas uroczystego podpisania umowy z miastem na promocję zapewniono nas, że także i w tym roku nie zabraknie ciekawych przedsięwzięć kulturalnych i występów gwiazd światowego formatu. Po raz kolejny jesteśmy przed poważnym międzynarodowym wydarzeniem, które będzie promowało miasto. Marka festiwalu już jest znana nie tylko w regionie, na arenie międzynarodowej pewnie też, ale jest na mapie świata, na mapie Polski rozpoznawalnym festiwalem. Przygotowujemy zestaw artystów o różnych stylistycznych przekonaniach do muzyki, ale także teatr, także muzyka klasyczna. Staramy się, żeby pojawił się po raz kolejny mural artysty o światowej renomie. No i wszyscy czekają pewnie na ogłoszenie gwiazdy głównej festiwalu. Mogę zapewnić, że będzie to po raz kolejny duża niespodzianka i nazwisko, które jest rozpoznawalne absolutnie na całym świecie. Więc jesteśmy konsekwentni, jeżeli chodzi o program multikulturowy, o różnych płaszczyznach przedstawiania sztuki, to nie tylko muzyka i rock and roll. Myślę, że tak naprawdę oferta, która jest skierowana prawie do każdego odbiorcy dobrej sztuki i kultury. Współfinansujemy ten projekt i zarówno w latach poprzednich, jak i w tym roku przewidujemy właśnie dofinansowanie tego projektu. Oczywiście korzyści są zdecydowanie moim zdaniem większe i mają aspekt i promocyjny, ale i rozpoznawalny, ale też i zmiany wizerunku miasta Oświęcim, a myślę, że nam wszystkim zależy na tym, żeby miasto Oświęcim było właśnie miastem nowoczesnym, miastem ludzi młodych, miastem, gdzie zarówno jest też i wątek i historyczny, i wątek edukacyjny, ale też i ten codzienny dzień, który właśnie przez takie festiwale jest, jak bym powiedział, ubarwiony i zdecydowanie on jest korzystny i mamy dużą satysfakcję z tego, że jest realizowany w mieście Oświęcim. Live Festival jest dla Oświęcimia najważniejszym i największym wydarzeniem kulturalnym roku. Mamy już określoną datę, więc myślę, że koniec czerwca jest tym okresem, gdzie warto sobie zabezpieczyć dzień, żeby być w mieście Oświęcim, bo naprawdę będzie się działo i będziemy chyba mieli wszyscy powody do satysfakcji i radości. Oświęcimski pomnik hospicjum został jednym z 8 najlepszych projektów województwa małopolskiego, wybudowanych przy wsparciu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a wyłonionych w ramach konkursu Małopolski Eurolider MRPO. Nagrodę z rąk marszałka Marka Sowy prezes hospicjum Helena Wisła odebrała podczas specjalnej uroczystości pod koniec grudnia ubiegłego roku. Za wybudowanie pierwszego w Oświęcimiu ośrodka opieki hospicyjnej i paliatywnej Helena Wisła otrzymała w 2010 roku nagrodę Amicus Hominum w kategorii polityka społeczna. Nagroda jest przyznawana przez marszałka województwa małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych. Pomnik hospicjum został ukończony i oddany do użytku. Od 1 lutego 2012 roku działa i przyjął pierwszych pacjentów właśnie 1 lutego. Pomnik hospicjum budowany był przez wiele lat. I przez długi okres czasu poszukiwaliśmy wielu środków, a również wielu ludzi dobrej woli, aby nam pomogli dokończyć, wybudować i oddać hospicjum potrzebującym pacjentom. Wydawało się to wręcz prawie że niemożliwe. Udało się pozyskać środki rządu Włoch, rządu Japonii, rządu niemieckiego, a wreszcie po wielu, wielu latach udało się uzyskać środki unijne. Dzięki tym środkom mogliśmy dokończyć i oddać hospicjum właśnie tym potrzebującym. I nagrody, które otrzymałam, uważam, że należą się nie tylko nam, tym, którzy byli związani z budową, ale głównie wszystkim ludziom,
którzy najmniejszą złotówką przyczynili się do tej budowy. Dlatego wyrażam głębokie uznanie i głębokie podziękowanie kapitule, która wyróżniła nas tym pięknym, zaszczytnym tytułem eurolidera w ochronie zdrowia i jakości życia, ale podziękowanie wyrażam na ręce również pana marszałka Sowy, który bardzo nas wspierał i pomagał w tej jakże trudnej pracy dokończenia budowy tego hospicjum. Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim ludziom, którzy najmniejszą złotówką przyczynili się do wybudowania hospicjum, do oddania go ludziom potrzebującym, do tego, że w godnych, dobrych warunkach, w dobrze wyposażonym hospicjum mogą spędzić swoje ostatnie chwile swojego życia. Nowe oblicze zyskało Oświęcimskie Centrum Kultury. Placówka niedawno przeszła gruntowną renowację elewacji zewnętrznych. Budynek znów wygląda tak jak przed 50 laty, gdy wybudowano ówczesny zakładowy dom kultury. W ramach inwestycji polegającej na remoncie elewacji budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury przede wszystkim udało się doprowadzić do, myślę, dobrego stanu okładziny kamienne, którymi obłożony jest budynek. Są to okładziny z wapienia pińczowskiego. One przez 50 lat nie były czyszczone, nie były konserwowane, nie były odnawiane. W wyniku tego remontu uszkodzone płyty zostały albo wymienione, albo uzupełnione specjalną masą do tego celu przeznaczoną. Zostały przede wszystkim wyczyszczone, najpierw mechanicznie, potem zabezpieczone odpowiednimi preparatami i substancjami, które mają trochę chronić przed kurzem i brudem, trochę impregnować przed pochłanianiem wilgoci i deszczu. Mam nadzieję, że wszystkie te zabiegi znacznie kamień wzmocniły, ale także poprawiły jego stan estetyczny, co jest bardzo ważne, ze względu na to, że jakby na to nie popatrzeć, ten budynek jest jednak jednym z ważnych miejsc w życiu miasta. Przybywa tu wiele osób, wiele różnych wydarzeń jest tu realizowanych, a poza tym mieszkańcy przechodzą, przejeżdżają i myślę, że to była najwyższa pora, aby ten budynek z zewnątrz odnowić. Ponadto w wyniku prowadzonych prac zostały uzupełnione także brakujące elementy w okładzinach granitowych, którymi obłożony jest fundament budynku, oraz takie same okładziny granitowe zostały zastosowane na tarasach i przy wejściu do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury. Jak pewnie widzieli wszyscy mieszkańcy miasta, przebudowywany był podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowywany, a głównie poszerzony, z tego względu, że nie spełniał obowiązujących norm. Po tej przebudowie on wreszcie jest taki, jak to określają przepisy, i myślę, że wygodny dla osób, które poruszają się na wózkach i chcą wjechać do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury. Także jest to duże ułatwienie dla osób, które z dziećmi w wózkach chcą do nas dotrzeć, bo podjazd jest szeroki, wygodny, ma odpowiednie barierki. Wymienione zostały także w ramach tarasu, w ramach remontu, wymienione zostały także barierki wszystkie wokół budynku, płytki na tarasie od strony południowej, a także okucia blacharskie na przy dachu. Zostało też wykonanych dużo drobnych elementów, które są mniej widoczne, ale które są bardzo ważne, jak na przykład wymiana drzwi garażowych. To są wszystko bardzo ważne elementy, które składają się na cały ten remont i myślę, że bardzo poprawiły i stan techniczny, i estetyczny tego budynku. W trakcie prac remontowych kontrowersje budził ekran LED-owy zainstalowany na zewnątrz budynku. Jest to nowoczesne, ale właściwie już standardowe narzędzie promocyjne. Póki co się sprawdza, mam nadzieję, że z czasem będziemy go wykorzystywać także w szerszym znaczeniu. Kilka tygodni jego funkcjonowania pokazuje, że świetnie nadaje się do promocji działań instytucji, a przechodnie z zaciekawieniem śledzą wyświetlane propozycje. Elegancko, wszystkie nowiny, wiadomości na bieżąco, wszystko elegancko, aby tak dalej. Ładnie, ładnie. Duże. Piękny jest.
Dalej nie wiem, co powiedzieć, bo go widzę po raz pierwszy. Kolorowe światła ekranu nie przeszkadzają też mieszkańcom bloku znajdującego się na wprost Oświęcimskiego Centrum Kultury. Lodowisko pod chmurką to wspaniały sposób na spędzenie zimowych ferii. Jak młodzi łyżwiarze bawią się na Oświęcimskim Białym Orliku? Kilka razy już byłem na łyżwach. Jeszcze siostrą czasem przychodzę i no czasem siostrą, czasem z innymi. Jak idą treningi? No, powoli idą do przodu. A już długo córka jeździ? Nie, w tamtym roku ze 4 razy była na lodowisku. No i dzisiaj w tym roku pierwszy raz jesteśmy. I jak się jeździ? Fajnie. A czemu pani nie jeździ? Czasami jeżdżę, ale nie dzisiaj. Ja też umiem dobrze jeździć, ale trochę się tam też uczę. Jak ci się jeździ na łyżwach? No, fajnie. Bardzo, bardzo dobry to jest pomysł. Dzieci mają zajęcie i powinni z tego korzystać. Super, jeszcze za darmo. Super, że w ogóle dzieci mogą się wyżyć przez ferie z miejsca, gdzie mogą spędzić czas. A siostra dobrze już też jeździ? No, bardzo dobrze jeździ. Ona też od tamtego roku jeździła. Przyjeżdżasz aż z Brzeszcz, tak? Tak. A z Brzeszczach nie ma, jest miejsce w parku, byłby piękny. Piękne lodowisko nad razem władzą, no chyba ciężko im jest zrobić takie lodowisko dla dzieci. No i musimy tutaj z dzieciakami przyjeżdżać. Zapraszamy na Biały Orlik! Pozdrawiam cię, siostrę.